Dziękuję bardzo za zaproszenie. Państwu dziękuję za obecność mimo takiej pogody, niedzieli, w ogóle pory. Proponuję, żeby nasze spotkanie miało taki przebieg, że ja najpierw powiem to, co tam mam do powiedzenia, a tematem mojej prelekcji są trzy polskie wojny, a potem Państwo zabierzecie głos i ja się będę odnosił do tego, co Państwo powiecie. No to zaczynam. Proszę Państwa, trzy polskie wojny. No pierwsza to jest wojna na Ukrainie. Trzeba by tu ją omówić, jak to do tego doszło, jakie mogą być konsekwencje, jaka jest w tej chwili sytuacja. Druga wojna to jest wojna hybrydowa, w którą Polska została uwikłana właściwie bez swojej woli specjalnie. Wojna, jaką Niemcy prowadzą przeciwko Polsce o odzyskanie wpływów politycznych. I wreszcie trzecia wojna, w którą Polska jest wciągnięta, zresztą nie tylko Polska jest wciągnięta, wiele innych państw też, trochę groteskowa wojna z klimatem. No ale konsekwencje mogą być bardzo poważne tej groteskowej wojny, mimo całego groteskowego charakteru. Zanim przejdę do omawiania wojny na Ukrainie, to taka uwaga ogólna. Otóż w stosunkach międzynarodowych występuje kategoria suwerenności państwowej. Na czym polega suwerenność państwowa? To jest ogólnie biorąc zdolność państwa do samodzielnego ustanawiania własnych praw w swoich granicach. Wiele państw ma taką zdolność, inne mają ją w stopniu dosyć ograniczonym, a inne w ogóle jej nie mają. Takie na przykład państwa, które są protektoratami, to one nie są suwerenne. W związku z tym, ale generalnie suwerenność polega na tym, że państwo ma taką zdolność, w związku z tym robi tylko to, co chce, co samo chce. Konsekwencją suwerenności w stosunkach międzynarodowych jest stan anarchii. Dlatego, że jeżeli państwo robi tylko to, co samo chce, no to mamy w efekcie anarchię. Problem polega na tym, że anarchia nigdy nie jest stanem trwałym. Bardzo krótko utrzymuje się stan anarchii, bo prędzej czy później pojawia się ktoś, kto tam wprowadza ład i anarchia ustępuje. I dlatego w stosunkach międzynarodowych występuje druga kategoria, mianowicie kategoria mocarstwowości. Co to jest mocarstwowość? To jest zdolność państwa do samodzielnego ustanawiania własnych praw, ale poza swoimi granicami. Poza swoimi granicami. No i państwa, które charakteryzują się mocarstwowością, które nazywamy mocarstwami, robią to na dwa sposoby. Albo siłą wymuszają posłuszeństwo dla własnych praw, no to wtedy albo podbijają, albo ujarzmiają w jakiś inny sposób, albo też łagodniejsze formy stosują egzekwowania tych własnych praw, mianowicie przekonują inne państwa, żeby przyjęły te prawa, które im odpowiadają. I to jest metoda traktatowa, podpisywania rozmaitych traktatów międzynarodowych. Jeżeli państwo suwerenne podpisze traktat, to już nie może robić tylko tego, co samo chce, bo musi robić to również, do czego się zobowiązało. Więc stan anarchii jest porządkowany. Dzięki mocarstwowości stan anarchii jest porządkowany, no ale musimy sobie zdawać sprawę, że często to porządkowanie stanu anarchii w stosunkach międzynarodowych odbywa się przemocą. Z reguły właściwie odbywa się przemocą. No i podam przykład takiej sytuacji, która jest zresztą podobna pod względem samej tutaj konstrukcji, że tak powiem, wydarzeń, do wojny na Ukrainie, mianowicie kryzys karaibski. W 1962 roku miał miejsce kryzys karaibski, w wyniku którego świat stanął na krawędzi wojny nuklearnej. Jak do tego doszło? Ano, w 1959 roku Fidel Castro obalił na Kubie tamtejszego prezydenta Fulgencio Batistę,
No i objął władzę. I objął władzę, na dzień dobry znacjonalizował wszystkie amerykańskie przedsiębiorstwa na Kubie. No trudno, żeby się to Amerykanom podobało. W związku z tym prezydent Eisenhower, a potem prezydent Kennedy, bo w międzyczasie zmienili się prezydenci, wyrazili zgodę na przeprowadzenie przez CIA tajnej operacji, która by przywróciła na Kubie prawo i sprawiedliwość. No i taka tajna operacja się odbyła w 1961 roku w Zatoce Świń. Wylądowali tam ci, którzy tam uczestnicy tej operacji, no ale ona się nie udała. Znaczna ich część zginęła, część się dostała do niewoli, potem Amerykanie ich za wielkie pieniądze wykupywali tam, ale Fidel Castro się przestraszył, no bo ta operacja się nie udała, ale następna może się udać. W związku z tym na wszelki wypadek zacieśnił stosunki ze Związkiem Sowieckim. A Nikita Chruszczow wykorzystał tę sytuację do tego, żeby na Kubie, 90 mil od Stanów Zjednoczonych, zainstalować sowieckie rakiety z głowicami atomowymi. Kuba była suwerennym państwem. Mogła się przyjaźnić z kim tylko chciała. Mogła na własnym terytorium instalować taką broń, jaka jej się podobała, zgodnie z zasadami suwerenności państwowej. Ale co zrobił prezydent Kennedy? Jak się dowiedział, że tam na Kubie są te rakiety, natychmiast zarządził blokadę morską Kuby, rozkazując siłom zbrojnym zatrzymywanie wszystkich statków, które płyną na Kubę i tam z Kuby, żeby tam Kuba została izolowana. Więc prezydent Kennedy zachował się mocarstwowo. Zachował się mocarstwowo. Jak mówię, Kuba miała prawo, ale no nie odpowiadało to Stanom Zjednoczonym, więc prezydent Kennedy zachował się mocarstwowo. Podobnie jak prezydent rosyjski Putin w stosunku do Ukrainy, która też jest suwerennym państwem, może się przyjaźnić z kim tylko chce, może na swoim terytorium instalować broń, jaka jej się podoba, może należeć do takich organizacji międzynarodowych, do których ma ochotę, ale Putin zachował się mocarstwowo, podobnie jak prezydent Kennedy w 1962 roku. No wtedy się to zakończyło wesołym oberkiem, dlatego że na szczęście istniały kanały łączności między bezpieczniakami sowieckimi i bezpieczniakami amerykańskimi, więc oni jakoś tam doprowadzili do kompromisu. W rezultacie Związek Sowiecki wycofał swoje rakiety z Kuby, ale Stany Zjednoczone wycofały swoje z Turcji. Taki był warunek no, tego kompromisu. No i tak w ten sposób świat odetchnął z ulgą, bo już odszedł od krawędzi zagłady. Proszę Państwa, jak doszło do wojny na Ukrainie? No muszę tutaj cofnąć się w czasie, żebyśmy lepiej zrozumieli, jak do tego doszło. Do 17 września 2009 roku. 17 września 2009 roku amerykański prezydent Barack Obama dokonał resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich, wycofując Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w tej części Europy. Takim zewnętrznym znamieniem tego wycofania było wycofanie elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej ze środkowej Europy. To ta decyzja prezydenta Obamy wywołała efekt politycznej próżni w środkowej Europie, ale natura nie znosi próżni, zwłaszcza politycznej. W związku z tym tę próżnię powstałą po wycofaniu Amerykanów z aktywnej polityki natychmiast wypełnili strategiczni partnerzy, to znaczy Niemcy i Rosja. Dlaczego prezydent Obama to zrobił, no to ja nie wiem, bo on mi się nigdy nie zwierzał, ale w związku z tym chciałbym przypomnieć takie wydarzenie, które miało miejsce miesiąc wcześniej. 18 sierpnia 2009 roku w Soczi prezydent Izraela Szymon Peres spotkał się w Soczi z prezydentem Rosji Dmitrem Miedwiediewem.
No i żaden komunikat się nie ukazał z tego spotkania, ale prezydent Pérez dwa dni później udzielił wypowiedzi jednej z izraelskich gazet i powiedział, że złożył prezydentowi Miedwiediewowi dwie obietnice. Pierwszą, że Izrael nie uderzy na Iran. No to dotrzymał tej obietnicy. Do tej pory Izrael nie uderzył, powstrzymał się przed uderzeniem na Iran. I drugą, że on, czyli prezydent Pérez, namówi prezydenta Obamę do wycofania elementów tarczy antyrakietowej ze środkowej Europy. Prezydent Pérez już nie powiedział, co prezydent Miedwiediew mu za to obiecał. No ale to trudno, no, możemy się tylko domyślać. Proszę Państwa, więc chyba go namówił, bo miesiąc później prezydent Obama to zrobił i w ogóle wycofał Stany Zjednoczone. Tak jak powiedziałem, Polska w związku z tym przeszła spod kurateli amerykańskiej, pod kuratele strategicznych partnerów, w naszym przypadku pod kuratele niemiecką. No i wydawało się, że już będziemy na tej drodze podążali. Tym bardziej, że rok później, 20 listopada 2010 roku, w Lizbonie odbywał się szczyt NATO. I na tym szczycie NATO w Lizbonie, 20 listopada 2010 roku, proklamowane zostało strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Państwo słyszycie? NATO powstało w 1949 roku jako odpowiedź na rosyjską tutaj presję na zachodnią Europę. No i przez cały ten okres obydwa, że tak powiem, Związek Radziecki i NATO uważały siebie nawzajem za wrogów. A tymczasem teraz już nie. Teraz z wrogów stali się strategicznymi partnerami. To również stwarzało nową sytuację dla Polski, dlatego że no nie może być tak, że cały Sojusz Północnoatlantycki jest w strategicznym partnerstwie z NATO, znaczy z Rosją, a Polska nie jest. Polska też się musi w tym strategicznym partnerstwie odnaleźć, no i się odnajdywała. Proszę Państwa, co to było na tym szczycie NATO w Lizbonie? No, został proklamowany nowy porządek polityczny w Europie, po 25 latach od rozpoczęcia prac nad jego ustanowieniem. Wreszcie został proklamowany. Najważniejszym postanowieniem było to strategiczne partnerstwo NATO-Rosja, a najtwardszym jądrem tego strategicznego partnerstwa NATO-Rosja było strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, a kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego był podział Europy na strefę rosyjską i strefę niemiecką prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. Mówię prawie dokładnie, dlatego że republiki bałtyckie, które wcześniej były po wschodniej stronie kordonu, teraz się znalazły po zachodniej stronie kordonu, ale Białoruś i Ukraina były w strefie rosyjskiej. No i wydawało się, że klamka zapadła na 50, może na 100 lat. Ale prezydent Obama na koniec roku 2013 wysadził w powietrze to strategiczne partnerstwo NATO-Rosja i cały ten porządek lizboński. No teraz to już wiemy, bo wtedy to nie wiedzieliśmy tego. Stany Zjednoczone kupiły sobie Ukrainę za 5 miliardów dolarów, bo tyle kosztowało zorganizowanie Majdanu na Ukrainie, żeby doprowadzić do zmiany rządu i wyłuskania Ukrainy z rosyjskiej strefy. Po tej decyzji prezydenta Obamy w Europie już nie ma żadnego porządku politycznego. No takie, dlatego mamy przepychanki takie, bo to zanim się ten nowy porządek ustanowi, no to wszyscy chcą zająć dogodne pozycje wyjściowe, w związku z tym mamy przepychankę. No ale Rosjanie wykorzystali ten stan, że już nie ma żadnego porządku, do tego, żeby zająć Krym i trochę Ukrainę tam oskubać, to znaczy otworzyli taką krwawiącą ranę w organizmie państwowym Ukrainy w postaci tych dwóch zbuntowanych obwodów
Ługańskiego i Donieckiego. Tam trwał taki stan między Rosją i Ukrainą, taki stan ni pokoju, ni wojny. Bo żadna strona nie prowadziła wojny, utrzymywały obydwa państwa ze sobą stosunki dyplomatyczne, a jednocześnie w tych obwodach donieckim i ługańskim trwały, jak to wynikało z komunikatów ówczesnych, trochę dziwacznych komunikatów, o czym za chwilę, zażarte walki. Komunikaty były takie, że tydzień zażartych walk, zażarte walki już trwają, no i zginęły wskutek tych trwających tydzień zażartych walk 3 osoby. No, trochę nieproporcjonalne to jakieś. Trzeba było to jakoś rozszyfrować. Dlaczego tak jest? Co to ma znaczyć? Otóż tajemnica tkwi w tym, że te zażarte walki prowadzili po obydwu stronach żołnierze najemni. A żołnierz najemny, no to służy, on zna swoje rzemiosło, to owszem, tak, ale nie po to się wynajmuje, żeby mu ktoś odstrzelił łeb, tylko po to, żeby przeżyć i zarobić i potem korzystać z życia. No, ale z drugiej strony ten, co go wynajmuje i ten, co płaci, no to wymaga, prawda? Więc jak to pogodzić? Ano, pogodzono to w ten sposób, że na dużą odległość się haratali artylerią. No, huku przy tym jest co niemiara, zużycie amunicji jak najbardziej, ale jak ktoś nie wystawi głowy tam, gdzie nie trzeba, no to nic mu się nie stanie. Więc tak to zostało pogodzone. I ten stan ni pokoju, ni wojny trwał do 2020 roku, można powiedzieć, kiedy zmienił się prezydent Stanów Zjednoczonych. Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, no ja to tak mówię, bo on sam tak się nazywa, Joe to znaczy Joe. No Amerykanie mają taką manierę, że tam tak, prezydent Carter nazywał się Jimmy, czyli Kubuś, prezydent Clinton nazywał się Bill, czyli Wiluś, a ten Joe. No więc prezydent Joe Biden zmienił linię polityczną prezydenta Trumpa o 180 stopni. Proszę Państwa, dlaczego to zrobił? No, znowu muszę cofnąć się w czasie do roku 2008. Wtedy, kiedy na Zachodzie był kryzys finansowy, zrobiłem sobie takie zestawienie. Stany Zjednoczone miały budżet wojskowy w roku 2008 622 miliardy dolarów. I ta kwota stanowiła równowartość połączonych budżetów wojskowych następnych 17 państw świata, i to nie tych małych, tylko tych takich poważnych. Taka była przewaga amerykańska. 10 lat później, w 2018 roku, znowu zrobiłem sobie takie zestawienie, Stany Zjednoczone miały nawet wyższy budżet wojskowy, ponad 700 miliardów dolarów, ale ta kwota stanowiła równowartość połączonych budżetów wojskowych już tylko 8 następnych państw świata. Co z tego wynikało, że w ciągu 10 lat przewaga amerykańska stopniała o połowę. A na początku, w kwietniu 2021 roku, kiedy Joe Biden był już prezydentem, wysoki przedstawiciel Pentagonu oświadczył, że Chiny mają wyższy budżet wojskowy od Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza jeżeli się weźmie pod uwagę poziom tamtejszych cen. No to co byście Państwo... Jaki wniosek byście Państwo wyciągnęli, będąc na miejscu prezydenta Stanów Zjednoczonych z tego wszystkiego? Ja bym wyciągnął taki wniosek, że moim największym zmartwieniem to są Chiny i że czas nie pracuje dla mnie, bo nie pracuje, to widać. W związku z tym muszę jak najszybciej przygotować Stany Zjednoczone do ostatecznego rozwiązania kwestii chińskiej. Bo inaczej to oni mnie rozwiążą, jak tak dalej pójdzie. Za 20 lat to już nie będę mógł tego zrobić, muszę to zrobić teraz. No ale jeżeli mam przygotować Stany Zjednoczone do ostatecznego rozwiązania kwestii chińskiej, to muszę wyjaśnić sytuację na innych kierunkach.
żeby jak ja tu przystąpię do ostatecznego rozwiązywania kwestii chińskiej, żeby mnie nikt od tyłu nie zaszedł i nie zrobił mi nieprzyjemnej surpryzy, prawda? No więc prezydent Biden w czerwcu 2021 roku przyjechał do Europy, odbył wiele rozmów z rozmaitymi osobistościami europejskimi, między innymi dwie wielogodzinne rozmowy z Putinem. Co mu powiedział? No wiele bym dał za to, żeby się tego dowiedzieć. Co mu powiedział? Ale coś mu musiał powiedzieć takiego, że Putin po tych rozmowach bardzo się usztywnił i w stosunkach między Rosją i Ukrainą, gdzie trwały taki stan przez 4-5 lat ni pokoju, ni wojny, to nagle zaczęło gwałtownie narastać napięcie. Zaczęło gwałtownie narastać napięcie i wojsko rosyjskie zaczęło się koncentrować wzdłuż granicy z Ukrainą, aż 24 lutego armia rosyjska uderzyła na Ukrainę. No i mamy wojnę. Proszę Państwa, ta wojna jest trudna zarówno dla Ukrainy, jak i dla Rosji. Bo Rosja nie wojuje z Ukrainą. To z Ukrainą by sobie jakoś może poradziła. Natomiast Rosja wojuje z całym Sojuszem Północnoatlantyckim. No to jest trudna wojna. Trudna wojna, bo to są państwa, po pierwsze, no, większość z nich to są państwa zamożne, no a poza tym dosyć dobrze uzbrojone, zwłaszcza Stany Zjednoczone pod tym względem tutaj przodują. W związku z tym to jest trudna wojna. Mamy pewne podobieństwo do wojny w Wietnamie. Jak pamiętamy, Amerykanie prowadzili tam wojnę przez wiele lat, no ale przecież nie z Wietnamem. Bo z Wietnamem to by sobie poradzili w kilka tygodni, najdłużej tam, tylko z całym układem warszawskim i z Chinami na dodatek. No to też była trudna wojna i w końcu Amerykanie się wycofali. Po tym jak wybory prezydenckie wygrał Richard Nixon, który tylko dlatego je wygrał, że obiecał, że zakończy tę wojnę w Wietnamie, no i ją zakończył. Ale żeby ją zakończyć, to gdzie poleciał? Nie do Hanoi, tylko do Pekinu i tam ustalił, jak teraz będzie taka sytuacja wyglądała. No i tutaj, proszę Państwa, mamy ważne wydarzenie, które niedawno się zakończyło. 11 lipca rozpoczął się w Wilnie szczyt NATO. Przed tym szczytem NATO od wielu miesięcy słyszeliśmy, że Ukraina już się przygotowuje do kontrofensywy, wyprze z tego wszystkie tam rosyjskie oddziały ze wszystkich terenów. No ale ta kontrofensywa się zaczęła i trwa, ale tak, no są optymistyczne komunikaty władz ukraińskich, że na przykład wyzwolonych zostało 24 km kwadratowe. No to dobrze to nie wygląda, imponująco to nie wygląda, bo to jest taki prostokąt obok 6 na 4 kilometry. Nawet tam się ukazał komunikat, że 160 kilometrów kwadratowych zostało wyzwolonych. No ale to też jak na taką miesięczną ofensywę przygotowano, to 20 na 8 to też jest mizeria. Dlaczego tak jest? Przecież nie dlatego, że Ukraina nie ma broni, czy nie, że nie ma pieniędzy. Bo tuż przed szczytem NATO w Wilnie, trochę lekkomyślnie być może, władze ukraińskie opublikowały komunikat, że poziom rezerw walutowych Ukrainy osiągnął rekordową wysokość, powyżej 30 miliardów dolarów. No to znaczy, że no, trudno, żeby inaczej było, jak tam całe 50 państw się składa na to, to przecież tam wyobrażam sobie, jak oligarchowie ukraińscy zacierają ręce z tego powodu. Więc Ukraina ma broń, no bo przecież dostawy idą cały czas, ma pieniądze, ale kontrofensywa jakoś nie może ruszyć. Nie mogła ruszyć. Dlaczego? Czego Ukrainie brakuje? Rezerw ludzkich.
rezerw ludzkich. Niedawno taki pan Wyrwał, który jest tam korespondentem wojennym, ale no tak sympatyzuje z Ukrainą, ale czasami tam ma przypływy szczerości i pisze jak jest, no to podał taką informację, którą no, podaję za nim, bo ja tego nie sprawdzałem, że od 2014 roku liczba obywateli Ukrainy mieszkających na Ukrainie zmniejszyła się z 55 do 35 milionów. To znaczy, że 20 milionów było. I to nie zostało tam, nie zginęli ci ludzie, tylko uciekli po prostu. Uciekli i jak się możemy przekonać tutaj na ulicach polskich miast i miasteczek, to nie uciekają emeryci, tylko ludzie młodzi, tacy, którzy teoretycznie powinni tam być zmobilizowani do wojska. No to skoro tak, to emeryci, którzy tam zostali, to nie są rezerwy, które byłyby w stanie przełamać rosyjską obronę, bo jest taki jeden generał w Polsce, on już jest w stanie spoczynku, generał Leon Komorniński, on jeszcze skończył Woroszyłówkę, więc Rosjan zna dobrze. No i on podał informację, że Rosjanie w ciągu ostatniego półrocza, bo nie było żadnej takiej rosyjskiej ofensywy, przygotowali głęboko urzutowaną obronę tych terytoriów, które wcielili do Federacji Rosyjskiej, tych czterech obwodów, które wcielili do Federacji Rosyjskiej, głęboko urzutowaną na 30 i więcej kilometrów i ufortyfikowaną. Teoretycznie każdą obronę można przełamać, no ale trzeba się liczyć z wielkimi stratami w ludziach przy przełamywaniu tak głęboko urzutowanej obrony. A Ukraina już tych rezerw nie ma po prostu. Ukraina już tych rezerw nie ma, w związku z czym no, ta kontrofensywa spaliła na panewce i na szczycie NATO w Wilnie wyciągnięto z tego wnioski. Wyciągnięto z tego wnioski. Władze Ukrainy spodziewały się, że Ukraina zostanie zaproszona do NATO, ale takie zaproszenie nie zostało wystosowane, co prezydenta Zełenskiego strasznie zirytowało. On zresztą dał wyraz tej irytacji, powiedział, że jest rozczarowany, rozgoryczony i tak dalej. No ale potem ktoś starszy i mądrzejszy musiał mu coś powiedzieć takiego, że przywrócił mu poczucie rzeczywistości. Powiedział mu, wiecie, rozumiecie, Zełenski, wy tu tak nie pyskujcie, tylko tego, bo jak inaczej już jest z wami brzydka sprawa. No więc zrozumiał i już potem taki bardziej optymistyczny punkt widzenia prezentował. Proszę państwa, na tym szczycie NATO w Wilnie zapadła decyzja, to pan sekretarz generalny NATO, pan Stoltenberg powiedział, że Ukraina może być przyjęta do NATO, ale jak się wojna skończy. No i jak się wojna może skończyć w tej sytuacji? Mamy tu, możemy sobie teraz to ocenić, tak trochę mówiąc między nami po chamsku, z egoistycznego polskiego punktu widzenia na to spojrzeć. To, mamy trzy możliwości. Mamy trzy możliwości. Pierwsza taka, że Ukraina zwycięży w tej wojnie. Ale tu też mamy dwie możliwości. Jeden program minimum i drugi program maksimum. Program minimum, jak widzimy, bardzo trudny do zrealizowania. Polegałby na wyparciu Rosjan ze wszystkich tych terytoriów zajętych z Krymem włącznie. No, jak na razie się na to nie zanosi. Raczej to nie będzie prosta sprawa, ale jest jeszcze program maksimum, który ogłosił szef wywiadu ukraińskiego kilka miesięcy temu, że zwycięstwo by polegało na tym, że europejska część Rosji zostanie zdemilitaryzowana. No to takiego celu nie udałoby się osiągnąć bez obsadzenia Kremla ukraińską załogą. Ale co by to oznaczało?
że Ukraina przejmuje wszystkie aktywa Federacji Rosyjskiej, łącznie z arsenałem jądrowym. No to z naszego punktu widzenia to by nie było, może to by nie była taka bardzo dobra wiadomość, dlatego że Ukraina jeszcze na razie nie ma arsenału jądrowego, jeszcze tam nie może kontrofensywy przeprowadzić, ale w stosunku do naszych władz zachowuje pozycję, można powiedzieć, mocarstwową. Mogliśmy o tym się przekonać, jak pan Łukasz Jasina, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który wcześniej tam poinformował nas, że Polska jest sługą narodu ukraińskiego, coś tam chlapnął przed wyborami, nie sądzę, żeby on w to wierzył, ale przed wyborami chlapnął, że prezydent Zełenski powinien przeprosić za rzeź wołyńską. No to co wtedy powiedział pan ambasador Zwarycz? Że oczekiwanie, że prezydent Zełenski coś takiego zrobi, czy Ukraina, to jest niedopuszczalne. I co się stało? Pan Jasina stracił posadę, natychmiast wyleciał z posady. Więc, a cóż dopiero, gdyby Ukraina miała arsenał jądrowy? No, to byśmy bardzo szybko odczuli skutki. Druga możliwość jest taka, że Ukraina przegra. To znaczy, że Rosja Ukrainę zawojuje, okupuje, że ustanowi w Kijowie jakiś marionetkowy rząd swój. No widzimy, że to też jest mało prawdopodobne, bo gdyby mogła, to już by to zrobiła, ale widać, że nie może. W związku z tym jest, ale jeszcze jest trzecia możliwość, no bo ta druga to też by była niekorzystna, byśmy na całej wschodniej granicy mieli rosyjską armię. To Polska by się stała państwem frontowym ze wszystkimi tego konsekwencjami. Ale jest trzecia możliwość, najbardziej prawdopodobna, że Ukraina ani nie wygra, ani nie przegra. To znaczy, że nastąpi zamrożenie konfliktu. O czym zresztą pół roku wcześniej mówiła ambasadoressa Stanów Zjednoczonych przy NATO. No to ta możliwość wydaje się najbardziej prawdopodobna. Na czym polega zamrożenie konfliktu? Że nie podpisuje nikt żadnego traktatu pokojowego, bo wojna się kończy, jak się podpisuje traktat pokojowy. To się wtedy wojna kończy. Czy nawet bezwarunkową kapitulację, tak jak w przypadku Niemiec, czy bezwarunkową kapitulację, tak jak w przypadku Cesarstwa Japonii, no to wtedy wojna się kończy. Bo wszystkie wojny toczą się o pokój. Nigdy nie słyszałem, żeby jakaś wojna toczyła się o wojnę. Wszystkie wojny toczą się o pokój, w związku z tym to jest najlepszy sposób na wprowadzenie pokoju. No ale czy zamrożenie konfliktu, to znaczy taką sytuację, że wszyscy pozostają na swoich miejscach, tam gdzie są, można uznać za zakończenie wojny? No tego nie wiemy. Co Sojusz Północnoatlantycki, jak to zinterpretuje, ale musimy powiedzieć, że z naszego punktu widzenia to nie byłoby najgorsze rozwiązanie. Dlaczego? Dlatego, że za naszą wschodnią granicą mielibyśmy Ukrainę, która zieje nienawiścią do Rosji i to bez żadnych wysiłków z naszej strony. My wcale nie musimy ich specjalnie zachęcać do tego, ale Ukrainę, która jest niezdolna do wybicia się na stanowisko, na pozycję mocarstwową. Co więcej, przy zręczniejszym niż do tej pory postępowaniu wobec Ukrainy, jej sytuacja mogłaby zależeć od polskiej życzliwości, o którą Ukraina musiałaby zabiegać. Bo mówię, gdyby nasze władze postępowały trochę zręczniej niż do tej pory, bo nasze władze rzeczywiście postępują wyjątkowo, można powiedzieć, nagannie z punktu widzenia ochrony polskich interesów państwowych. No podam jeden przykład. 2 grudnia 2016 roku pan minister, ówczesny minister obrony Antoni Macierewicz w imieniu rządu polskiego podpisał z rządem ukraińskim umowę, w której to, na podstawie której, a konkretnie artykułu 12 tej umowy, Polska się zobowiązała do
nieodpłatnego udostępniania Ukrainie właściwie zasobów całego państwa. Nieodpłatnego. Bo tam, co prawda, inaczej jest to sformułowane w tym artykule 12, że środki bojowe, niebojowe, wojskowe, cywilne, ale to w sumie to chodzi o zasoby całego państwa, nieodpłatnie. Żadnych warunków Polska nie postawiła w tej umowie, a mogła postawić na przykład takie, że nie nieodpłatnie, tylko weksle proszę tutaj wystawić. One tam początkowo nie miałyby wielkiej wartości, ale po 30 latach, kto wie, może by miały. Jakoś byśmy to dochodzili tych swoich roszczeń. No i na przykład pan minister Macierewicz mógł postawić warunek taki, że owszem, my podpiszemy tę umowę, ale pod warunkiem, że strona ukraińska w tej umowie wyrazi zgodę i wyznaczy termin rozpoczęcia ekshumacji na terenie Ukrainy i upamiętniania, zgodzi się na upamiętnienie tych, do czego nie udało się załatwić przez 8 lat rządów dobrej zmiany. Bo jak nie, to wtedy nie tylko niczego Ukrainie nie damy, czy tam odpłatnie, czy nieodpłatnie, ale jeszcze zamkniemy granice i nie przepuścimy żadnych transportów broni i amunicji, najwyżej konwoje z pomocą humanitarną. No to wtedy to jest rozmowa poważna, to wtedy się stawia warunki. No ale naszym umiłowanym przywódcom nigdy nie przyszło to najwyraźniej do głowy, albo się bali prezydenta Trumpa, nie wiem kogo się bali, może własnego cienia, no krótko mówiąc. Było to możliwe, bo to tak łatwo mówić, tu pan Michalkiewicz może tu trzaskać dziobem i tak dalej, ale było to możliwe, dlatego że węgierski premier Viktor Orbán dokładnie to zrobił. Nie zgodził się na przepuszczenie konwojów z bronią i amunicją przez terytorium węgierskie na Ukrainę, tylko zgodził się na przejazd konwojów z pomocą humanitarną, a przecież nie wyprowadził Węgier z NATO, nie wyprowadził Węgier z Unii Europejskiej, więc było to możliwe. Było to możliwe. Proszę Państwa, no miejmy nadzieję, że jakoś tutaj się polskie władze, jakiekolwiek by tam nie były, się opamiętają i zaczną trochę lepiej, trochę bardziej myśleć o polskim interesie państwowym, bo na razie to rzeczywiście można powiedzieć, że odnosi się do nich taka złośliwa uwaga Romana Dmowskiego, że oni bardziej nienawidzą Rosji niż kochają Polskę. No to niedobrze, to jednak trochę egoizmu by nam nie zaszkodziło. Owszem, nienawidzić Rosję to można, jak trzeba, jak taki rozkaz jest, to czemu nie, ale kochać Polskę jednocześnie. I to jest ta pierwsza wojna. Proszę Państwa, druga wojna, no to jest tak jak mówiłem, ta wojna hybrydowa i znowu muszę się cofnąć do tego roku 2013, kiedy przeszliśmy spod kurateli niemieckiej pod kuratelę amerykańską. Dopóki Polska była pod kuratelą niemiecką, w wyniku tego resetu prezydenta Obamy, no to naturalną rzeczą było, że na pozycji lidera polskiej sceny politycznej jest Volksdeutsche Partei z Donaldem Tuskiem na czele i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Ale kiedy przeszliśmy pod kuratelę amerykańską, no to już nie, to już nie. Dlatego w 2003 roku, jak 2014 roku, jak Państwo może pamiętacie, kiedy prezydent Obama wysadził ten porządek lizboński w powietrze, co się stało w Polsce? Trzej kelnerzy zawiązali straszliwy spisek przeciwko III Rzeczypospolitej i zaczęli nagrywać po różnych warszawskich knajpach dygnitarzy Platformy Obywatelskiej. Innych nie, tylko tych. No i a potem zaczęły te nagrania przenikać do niezależnych mediów głównego nurtu, no i trochę kompromitowały Platformę Obywatelską. W rezultacie wybory prezydenckie w 2015 roku wygrał pan Andrzej Duda.
jestem przekonany, że ku swojemu nawet zaskoczeniu, że on sam był zaskoczony. Ja znam Bronisława Komorowskiego, który był wtedy prezydentem, jeszcze z lat 70., kiedy tam razem żeśmy konspirowali, potem on się z BIS urbanił, ale to nieważne. No i wiem, że on był rzeczywiście pół roku wcześniej przekonany, że on nie ma z kim przegrać. A pół roku później przegrał i to z kim? Z panem Andrzejem Dudą, o którym w Polsce nikt nie myślał jako o polityku samodzielnym. Więc byliśmy świadkami cudów w porównaniu z tym, z którymi cud w Kanie Galilejskiej, to w ogóle szkoda gadać. No. Proszę Państwa, no i prezydent Duda, znaczy Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie, a Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne jesienią 2015 roku. Krótko mówiąc, podmianka na pozycji lidera została dokonana zgodnie z tym, jak się należało. Ale Niemcy są państwem poważnym i proszę Państwa, powstał rząd pani Beaty Szydło. Pani Szydło jeszcze nic nie zdążyła zrobić, ba, jeszcze nic nie zdążyła powiedzieć, jak nam będzie przychylała nieba. A już na początku stycznia 2016 roku Komisja Europejska, na czele której stały wtedy dwa owczarki niemieckie, Jan-Klaudius Juncker i Franciszek Timmermans, rozpoczęła wobec Polski bezprecedensową procedurę badania stanu demokracji. Nigdy wcześniej w Unii Europejskiej nic takiego się nie zdarzyło, no a teraz się zdarzyło. Krótko mówiąc, rozpoczęła się walka o demokrację w Polsce, tam pojawiły się Komitet Obrony Demokracji, tam babcie polskie i tego, no któż tam nie walczył o tę demokrację, pan Mateusz Kijowski, o teraz akurat dostał wyrok, tam rok więzienia w zawieszeniu za malwersacje finansowe, więc już chyba nie będzie bronił demokracji, tylko ma inne zmartwienia. No i kulminacyjnym momentem tej walki o demokrację był Ciamajdan. Ciamajdan 16 grudnia 2016 roku. Ciamajdan polegał na tym, że grupa posłów opozycyjnych okupowała salę plenarną Sejmu. Po co? Po to, żeby nie dopuścić w ten sposób do uchwalenia ustawy budżetowej. Bo zgodnie z konstytucją nieuchwalenie ustawy budżetowej w odpowiednim terminie rodzi skutek prawny w postaci możliwości rozwiązania Sejmu, rozpisania nowych wyborów. Więc dosyć dobrze to było pomyślane. Tu zablokujemy uchwalenie tej ustawy, no i bardzo możliwe, że nie będzie innego wyjścia, tylko rozpisanie nowych wyborów. Dlaczego w grudniu 2016 roku? No tego też nie wiem, ale podejrzewam, że ze względu na wybory w Stanach Zjednoczonych, wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Jak Państwo wiecie, wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych się odbywają tak, że wybory się odbywają na początku listopada, ale ten prezydent elekt nie obejmuje swojego urzędu zaraz po wyborach, tylko dopiero pod koniec stycznia. Składa przysięgę i obejmuje urząd. A w związku z tym między listopadem a styczniem to jest taki okres trochę bezkrólewia, bo ustępujący prezydent już nie podejmuje decyzji, które by wiązały ręce następcy, a ten prezydent elekt jeszcze nie podejmuje decyzji, bo nie może, bo nie złożył przysięgi i nie objął urzędowania. Ten okres bezkrólewia w zasadzie normalnie to jest taki niedramatyczny wcale, bo to zazwyczaj bywa tak, że ten kandydat przegrany następnego dnia po wyborach składa gratulacje zwycięzcy, kurz opada, emocje opadają, wszystko wraca do... A tym razem tak nie było. Tym razem tak nie było. Donald Trump był wybrany na początku listopada i tego żadne demonstracje nie mogły zmienić. Ale wojna trwała tak jakby nawet z większą temperaturą niż w czasie kampanii wyborczej. Mogłem się o tym przekonać osobiście, jak w grudniu 2016 roku byłem w Nowym Jorku.
Trump był wybrany. Żadne demonstracje, jak powiadam, zmienić tego nie mogły, a przez Nowy Jork się przewalały jedna za drugą demonstracje przeciwko Trumpowi. Nawet wpadła mi w ręce ulotka werbująca ochotników na te demonstracje, $18,5 za godzinę. W Ameryce tak jest, tam ci uczestnicy wielu demonstracji to w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, tam krzyczą, precz, niech żyje, tego, jak w zależności od tego, kto ich tam podkręci, a potem drepczą do kasy i inkasują należność i tak to wygląda. Wszyscy są szczęśliwi. Więc było to też od tej strony dobrze przemyślane, bo Trump w takim razie jest zaabsorbowany opędzaniem się przed tymi swoimi wrogami, którzy tam go za nogawki szarpią. Oto nie będzie miał głowy do zajmowania się jakąś tam Polską, w ogóle diabli wiedzą, gdzie ona jest, a potrzebna ona nam jak psu piąta noga. No to przeprowadzimy fakty dokonane, a potem jak obejmie władzę, no to już będzie musiał się z tym liczyć, bo w polityce fakt to tak jak w religii dogmat, państwo wiecie, nie dyskutuje się z nim, tylko się go przyjmuje do wiadomości. Więc dobrze to było pomyślane, ale okazało się, że Trump może był tam zaabsorbowany tymi wrogami swoimi, ale nie do tego stopnia, żeby stracił z oczu resztę świata. Bo 15 grudnia, w przeddzień tego Ciamajdanu, przyleciał do Warszawy Rudolf Giuliani, prawa ręka Donalda Trumpa. Odbył dwugodzinną rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim, po czym wsiadł do samolotu i odleciał do Ameryki. No, CIA coś musiała wiedzieć, co się w Polsce tu szykuje, prawda? Od tego jest. No więc nie wiem, czy to Rudolf Giuliani doradził Jarosławowi Kaczyńskiemu, czy ten z własnej przebiegłości to zrobił. W każdym razie, kiedy się rozpoczął 16 grudnia Ciamajdan, to Jarosław Kaczyński wyprowadził część posłów z sali plenarnej Sejmu do sali kolumnowej i w tej sali kolumnowej uchwalili ustawę budżetową. No, cały ten punkt centralny przestał istnieć w jednej chwili. W związku z tym w niemieckim dzienniku Die Welt 3 dni później ukazała się taka publikacja, no nie udało się. Trzeba na jakiś czas się pogodzić z istnieniem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. I tylko tym posłom, co blokowali tę salę plenarną, nikt nie powiedział o tym, że wojna się skończyła. No to był okres Bożego Narodzenia, oni tam siedzieli, układali jakieś kantyczki, kolędy śpiewali, wreszcie ktoś się nad nimi zlitował, powiedział, słuchajcie, już po wszystkim, już nie ma sensu. No to poszli do domu. Ale nasza złota pani zapowiedziała gospodarską wizytę w Polsce na 7 lutego 2017 roku. I rzeczywiście przyjechała, odbyła wiele rozmów z rozmaitymi osobistościami, i widocznie doszła do wniosku na podstawie tych rozmów, że trzeba inaczej rozłożyć akcenty. Już nie będziemy walczyć o demokrację, to znaczy będziemy oczywiście, jakżeżby inaczej, ale nie przede wszystkim, bo przede wszystkim będziemy walczyli o praworządność. No i jeszcze pani Merkel nie zdążyła tak przyjść do siebie po tej wizycie gospodarskiej, a już wszystkie organizacje broniące praw człowieka na świecie wystąpiły do Komisji Europejskiej z takim apelem, żeby zrobiła z Polską porządek, ponieważ poziom ochrony praw człowieka w Polsce urąga wszelkim standardom. No to owczarkom niemieckim nie trzeba było tego dwa razy powtarzać, więc oni sami wiedzą, co trzeba z Polską robić. No i tylko, że już nie walczyliśmy o demokrację, tylko o praworządność. W związku z tym pan Mateusz Kijowski został wycofany tam do tylnych szeregów, no teraz w ogóle już całkiem. A na pierwszą linię frontu zostali rzuceni niezawiśli sędziowie. No i rozpoczęła się walka o praworządność, która może by nie przybrała takich dramatycznych wymiarów,
gdyby nie wizyta prezydenta Trumpa w Warszawie w lipcu 2017 roku. Prezydent Trump przyjechał do Warszawy, nasadził nam komplementów, także na trzech prezydentów by wystarczyło, ale na konferencji prasowej powiedział ciekawą rzecz, ciekawą deklarację złożył, mianowicie, że projekt Trójmorza bardzo mu się podoba i że Stany Zjednoczone będą go wspierały. Ta deklaracja Trumpa musiała zapalić w Berlinie czerwone światło alarmowe. Dlaczego? Proszę Państwa, znowu muszę się cofnąć w czasie do końca lat 80., kiedy już po spotkaniu Michała Gorbaczowa z prezydentem Reaganem w Reykjaviku w 86 roku okazało się, że istotnym elementem tego nowego porządku politycznego, który ma zastąpić jałtański, będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy, no to sama ta informacja wywołała efekt politycznej próżni. I państwa środkowoeuropejskie, nauczone doświadczeniem kruchości porządku wersalskiego z 1919 roku, tym razem postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i utworzyć taki system reasekuracji niepodległości. I pod koniec 1989 roku do Budapesztu przyjechali przedstawiciele czterech państw środkowoeuropejskich, Jugosławii, Włoch, Austrii i Węgier i podpisali ci sygnatariusze porozumienie o współpracy politycznej, potocznie zwane od czworga sygnatariuszy Quadragonale. Do tego porozumienia natychmiast przystąpiła Czechosłowacja jeszcze przed aksamitnym rozwodem jako piąty sygnatariusz, stąd Pentagonale, i Polska jako sygnatariusz szósty, stąd Heksagonale. Na co liczyli ci sygnatariusze Heksagonale? No, że Rosja się pogrąża w zapaści, bo gdyby tak nie było, to by się nie ewakuowała ze środkowej Europy. A Niemcy wprawdzie się w zapaści nie pogrążają, ale są skrępowane powiązaniami w ramach wspólnot europejskich, więc być może ze względu na te powiązania nie będą w stanie storpedować tej inicjatywy. Zatem trzeba wykorzystać sprzyjający moment dziejowy, stworzyć fakty dokonane, a potem ich bronić. Jeśli chodzi o Rosję, to te przewidywania się sprawdziły, natomiast nie sprawdziły się absolutnie, jeśli chodzi o Niemcy. Niemcy, kiedy w 90 roku odzyskały swobodę ruchu w Europie, natychmiast przystąpiły do wysadzania Heksagonale w powietrze. I zrobiły to w ten sposób, że zachęciły dwie republiki jugosłowiańskie, Słowenię i Chorwację, do proklamowania niepodległości. I tego samego dnia, jako jedyne państwo na świecie, uznały tę niepodległość, także podpisały się. Wkrótce ta deklaracja niepodległości doprowadziła w Jugosławii do krwawej wojny domowej. A pozostali sygnatariusze Heksagonale, widząc do czego prowadzi politykowanie za niemieckimi plecami, natychmiast się od tej inicjatywy zdystansowali i od tamtej pory próżnię polityczną po Imperium Sowieckim w środkowej Europie wypełniają Niemcy, rozszerzając na wschód Unię Europejską, której są politycznym kierownikiem. I tu przyjeżdża Trump do Warszawy i powiada, projekt Trójmorza bardzo mu się podoba i Stany Zjednoczone będą go wspierały. Co to jest ten projekt Trójmorza? A to jest Heksagonale uzupełnione i poprawione ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem. Bo wadą pierwszego Heksagonale było to, że ono nie miało ani silnego lidera, ani silnego protektora i dlatego Niemcy bez trudu rozgoniły to towarzystwo. Ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem, to dopóki wojsko amerykańskie stacjonuje w Niemczech, to Niemcy być może nawet nie podjęłyby takiej próby. Dlaczego tak myślę? Proszę Państwa, bo po tej deklaracji Trumpa Niemcy sobie przypomniały takie indiańskie przysłowie, jak nie możesz ich pokonać, to przyłącz się do nich. I Niemcy zgłosiły akces do Trójmorza.
I jedynym politykiem europejskim, który wyraził z tego powodu radość, to był pan prezydent Andrzej Duda. Nie wiem, co mu się stało, ale rzeczywiście tak zrobił. Proszę Państwa, dlaczego w Niemczech się zapaliła lampka czerwona alarmowa? Dlatego, że zrealizowany projekt Trójmorza godziłby w trzy bardzo ważne niemieckie interesy. Po pierwsze, blokowałby niemiecką hegemonię w Europie, bo państwa środkowej Europy już by nie musiały Niemiec słuchać. Po drugie, blokowałby budowę IV Rzeszy, w którą Niemcy tyle już zainwestowały. I po trzecie, umożliwiłby państwom środkowej Europy uwolnienie się od ograniczeń nałożonych na nie przez niemiecki projekt Mitteleuropa z 1915 roku. Więc powody do niepokoju były bardzo wielkie, no ale się okazało, że nie, że Trump wybory prezydenckie przegrał, ale od tej pory Niemcy już zaczęły poważnie traktować wojnę hybrydową z Polską i pojawiła się metoda szantażu finansowego. Pojawiła się metoda szantażu finansowego, na który państwo polskie jest absolutnie nieodporne. Absolutnie, no, mogliśmy się przekonać o tym wielokrotnie, że absolutnie nieodporne jest. No i mamy tę sytuację, tę wojnę hybrydową, która się rozwija cały czas. Niestety nasi umiłowani przywódcy właściwie na wszystko się godzą, wszystko podpisują, ale osłaniają tę swoją ustępliwość taką trąta-dracką retoryką. Podam przykład. Na tym wiecu wyborczym w Bogatyni, tu niedawno, naczelnik państwa Jarosław Kaczyński tam powiedział między innymi, że w Unii Europejskiej jesteśmy i chcemy być, ale suwerenni. No, to jest pomysł rozwiązania problemu kwadratury koła. Dlatego, że od 1993 roku, kiedy wszedł w życie traktat z Maastricht, Unia Europejska jest rodzajem państwa o strukturze federalnej, a części składowe państwa o strukturze federalnej, czy to landy niemieckie, czy to Stany w Stanach Zjednoczonych, nie mają suwerenności. One mogą mieć jakiś zakres autonomii, ale suwerenności nie mają. No, jak Stany Południowe pomyślały, że mają, to prezydent Lincoln im wyperswadował, to po łbie im tam dał i już się przekonały, że nie mają. No więc jak naczelnik państwa chce to zrobić, żeby w Unii Europejskiej, a to, że Unia Europejska cały czas zmierza w kierunku państwa o strukturze federalnej, to nie jest żadna teoria spiskowa, bo z jednej strony traktat z Maastricht, on zmienił formułę funkcjonowania wspólnot europejskich z formuły konfederacji, czyli związku państw, na formułę właśnie federacji, czyli państwa związkowego. A ta formuła federacji jest wpisana teraz do umowy koalicyjnej trzech partii tworzących aktualny rząd niemiecki. Więc jak naczelnik państwa chce mieć ciastko i zjeść ciastko, to prawdopodobnie ja uważam, że on jest na tyle inteligentny, że zdaje sobie sprawę z tego, że to jest niemożliwe, no ale liczy na to, że część swoich wyznawców tym uwiedzie. No i bardzo możliwe, że to prawda, bo tak jak no, oni tam gotowi są we wszystko uwierzyć, bo to tak. No i nie wiemy, jak się ta wojna skończy. Dobrze się to dla nas chyba nie skończy. Proszę Państwa, i przechodzę do trzeciej wojny, tej groteskowej wojny z klimatem. To jest w samym założeniu trochę niebezpieczne, dlatego że jak ludzkość zaczęła wojować z klimatem, to klimat w pewnym momencie nie będzie miał innego wyjścia, tylko zacząć wojować z ludzkością. Nie wiem, jak my na tym wyjdziemy. Ale nie o to chodzi, tylko problem polega na tym, że ta wojna z klimatem
została oparta na oczywiście fałszywej tezie, że zmiany klimatyczne mają przyczyny antropogeniczne, to znaczy wynikające z działalności człowieka. Jest to oczywista nieprawda, o której można się przekonać, wystarczy być spostrzegawczym, żeby się przekonać o tym. Pory roku się zmieniają. Po mroźnej zimie następuje upalne lato. A dlaczego? Nie dlatego, że partia tak zarządziła i rząd, tylko dlatego, że nieznacznie zmienił się kąt padania promieni słonecznych na powierzchnię Ziemi. Ludzie nie mają z tym nic wspólnego, nie mają na to żadnego wpływu. Ale to jest dopiero wstęp. Proszę Państwa, Ziemia obraca się, jak wiadomo, dookoła własnej osi, ale oś ziemska nie spoczywa nieruchomo, tylko tak jak bąk puszczony w ruch, to oś ziemska się obraca, to się nazywa precesja. Precesja zakreśla takie koło na biegunie niebieskim wokół gwiazdy polarnej, jeśli o nas chodzi, półkulę północną. Zakreślenie jednego takiego koła zajmuje kuli ziemskiej 26 tysięcy lat. I to się nazywa rokiem platońskim. Ten taki jeden ruch precesji osi ziemskiej. No i kiedy oś ziemska się wychyla w jedną stronę albo w drugą, no to albo ten kąt padania promieni słonecznych jest jeszcze większy, zbliżony do 90 stopni, to jest bardzo ciepło, a jak się odchyla w drugą stronę, to jest chłodniej. To mroźne zimy następują i tak dalej, i tak dalej. Ludzie nie mają z tym nic wspólnego, bo to od nich nie zależy. Wreszcie trzecia przyczyna, najważniejsza. Proszę Państwa, Ziemia należy do Układu Słonecznego. Układ Słoneczny z ogromną prędkością pędzi wokół centrum galaktyki Drogi Mlecznej. Z ogromną prędkością. Ale jeden obrót pełny wokół centrum galaktyki Drogi Mlecznej zajmuje Układowi Słonecznemu 250 milionów lat. Dlatego, że galaktyka Drogi Mlecznej też jest bardzo duża, ma średnicę 100 tysięcy lat świetlnych. No to 250 milionów lat. Układ Słoneczny do tej pory wykonał zaledwie 20 obrotów takich. To się nazywa taki jeden obrót, 250 milionów lat, to się nazywa rok galaktyczny. No i jak byłem w prowincji Alberta w Kanadzie, to tam zwiedzałem Muzeum Dinozaurów. O, straszliwe gnaty takie tam. Jeden to tam taki był dwa razy wyższy ode mnie, ale to nie było takie interesujące, bo jak się taki jeden gnat tam zobaczy, to tak jakby się wszystkie widziało. Natomiast bardzo interesujące były modele kuli ziemskiej w rozmaitych epokach geologicznych. No i zacząłem tam się temu przyglądać bardzo uważnie. Co się okazało? Że w epoce kredy musiało być bardzo ciepło, dlatego że na Ziemi w ogóle nie było lodu, nawet na biegunach. Poziom mórz był wyższy o 200 metrów od obecnego. Nie było lodu, tylko woda w stanie płynnym i gazowym. No to musiało być bardzo ciepło. Chociaż to tylko pani Ewa Kopacz myślała, że to dlatego, że ludzie kamieniami rzucali w dinozaury i tak. No, ludzi jeszcze nie było wtedy. Także, a one tam bąki puszczały i z tego się ocieplało wszystko. No ale to nie możemy zbyt dużo wymagać od pani Ewy, bo to dobrze, dobra kobieta jest. Proszę Państwa, dlaczego takie zmiany nastąpiły, potem zlodowacenia nastąpiły nawet? Coś się stało, poziom mórz opadł do mniej więcej obecnego, bo bardzo dużo wody zostało uwięzionych w czapach lodowych na biegunach.
na przykład lodowiec na Antarktydzie, to jest ogromny kontynent przecież, ma grubość od 2 do 5 kilometrów. No to tej wody tam sporo zostało uwięzionych w wiecznych śniegach, w lodowcach górskich i tak dalej, mnóstwo. Poziom mórz się obniżył mniej więcej do obecnego. Dlaczego? Proszę Państwa, tak jak mówiłem, Układ Słoneczny z ogromną prędkością krąży wokół centrum galaktyki Drogi Mlecznej. Ale ponieważ oddziałują na niego grawitacyjnie inne tam układy gwiezdne i gromady kuliste i tak dalej, to na skutek tego oddziaływania grawitacyjnego on nie porusza się idealnie w osi swojego ruchu, tylko wokół tej osi zatacza takie wielkie koła. Trajektorię jego lotu można porównać do rozciągniętej spirali. No i powiedzmy, kiedy zatacza te koła, powiedzmy, że przez 20 milionów lat przechodzi przez obszar bardzo czystej próżni, nie zanieczyszczonej ani mgławicami gazowymi, ani pyłowymi, bardzo czystej próżni. Nic nie tamuje dostępu promieni słonecznych do Ziemi. No to w ciągu 20 milionów lat to się ogrzeje wszystko. A potem na 70 milionów lat na przykład przechodzi przez obszar troszeczkę zapylony. Tam są mgławice gazowe, pyłowe. 1% promieni słonecznych mniej dociera do powierzchni Ziemi, bo jest tłumiony przez te mgławice. No to przez 70 milionów lat to się ochłodzi. Nawet do zlodowacenia może dojść. Ale ludzkość nie ma z tym nic wspólnego. Ludzie nie mają z tym nic wspólnego. Są tak potężne siły, że ludzie nawet gdyby chcieli, to nie mają na nie żadnego wpływu. Dlaczego w takim razie lansuje się tę fałszywą tezę o antropogenicznych przyczynach zmian klimatu? Kiedy widzimy, że to nieprawda. Kiedy widzimy, że te przyczyny są całkiem inne, natury kosmicznej. No dlatego, że dwa cele można przy tym osiągnąć, a ludziom stosunkowo łatwo jest to wmówić. Ja, kiedy jeszcze miałem zajęcia ze studentami, kiedyś na trzecim roku nauk politycznych mieliśmy zajęcia o NATO i tam analizowaliśmy traktat waszyngtoński. No i tam między innymi traktat waszyngtoński mówi, jaki jest obszar działania NATO, że to jest Ameryka Północna, Europa i Północny Atlantyk, do zwrotnika raka. No i diabeł mnie podkusił, żeby zapytać tych studentów, dlaczego ta linia na globusie nazywa się zwrotnikiem. Popatrzyli na mnie z wyrzutem. I z dalszych indagacji okazało się, że nie wiedzą, dlaczego pory roku się zmieniają. No więc musiałem im narysować na tablicy płaszczyznę ekliptyki i tak dalej. Potem robiłem taki sprawdzian na każdym roczniku. Okazało się, że nie wiedzą. Nie wiedzą studenci, którzy maturę zdali i tego. Więc takim ludziom można wszystko wmówić, że to dlatego, że dinozaury tam puszczają bąki, czy że krowy puszczają bąki, to jest to, klimat się tu zmienia i to musimy tutaj ratować planetę i tak dalej. To służy tresurze. To jest jeden cel. Żeby ludzi tresować. No, przy okazji epidemii to widzimy, że ta tresura daje efekty. Tym bardziej, że organizatorzy epidemii postawili na instynkt samozachowawczy. To się okazało strzałem w dziesiątkę. Ludzie nie byli do końca pewni, czy to prawda, czy nieprawda, a tu chodzi o życie, to nie są żarty. To na wszelki wypadek, no tam traktowali to na pół żartem, ale również pół serio. I drugim celem, no to muszę tutaj przywołać marszałka Józefa Piłsudskiego. Marszałek Józef Piłsudski kiedyś przemawiał i chciał zilustrować jakąś sytuację absurdalną, taką oczywiście absurdalną. I mówi tak, wyobraźcie sobie, że zakładam spółkę do wypłukiwania złota z powietrza.
To wtedy to się wydawało absurdalne w latach 20., ale teraz takie spółki są. To są te spółki, które handlują limitami dwutlenku węgla. One przecież wypłukują złoto z powietrza i to całkiem spore ilości. Więc na naszych oczach absurd staje się rzeczywistością. Proszę Państwa, no, takim symboliczną ilustracją tego, że co tu się dzieje, że jesteśmy w mocy wariatów z jednej strony, to jest panna Greta Thunberg. Przecież to jest panienka niestabilna emocjonalnie, to widać po niej. Większość swojej kariery szkolnej spędziła na wagarach, wagarując w obronie planety. No to ona nic nie wie i wodzi za nos najważniejszych dygnitarzy na świecie. No trudno o lepszą ilustrację tego, że coś złego się dzieje ze światem. Coś złego się dzieje ze światem. Proszę Państwa, no ale to może mieć konsekwencje poważniejsze niż tylko takie groteski. Bo Unia Europejska, w której odsetek wariatów tam jest znacznie większy niż przeciętna europejska, wpadła na pomysł, żeby tu, i pan premier Morawiecki to podpisał, żeby wprowadzić neutralność klimatyczną budynków, żeby planetę ratować, no to przecież jasne. Neutralność klimatyczna budynków wymaga bardzo kosztownych remontów wszystkich domów. Większości właścicieli tych domów nie będzie stać na samodzielne sfinansowanie tych remontów, żeby dostosować, żeby te budynki były neutralne klimatycznie. Będą musieli się zadłużyć i to prawdopodobnie będzie sprzyjało zmianie stosunków własnościowych w Polsce, jeśli chodzi o własność nieruchomości. W ten sposób mogą zostać zrealizowane przesłanki sprzyjające realizacji ustawy 447. Więc tu groteska, ale widzimy, że to biznes się kręci. No i tak, to, tak wygląda ta trzecia wojna. Dziękuję, żeście mnie Państwo cierpliwie wysłuchali.